Pan poseł był zaskoczony, kiedy usłyszał, że prezydent zawetuje i ustawę o Sądzie Najwyższym, i ustawę o KRS-ie. Zaskoczony oczywiście byłem, trudno powiedzieć, że nie. Skoro te projekty ustaw uchwalone przez Sejm i Senat rozwiązywały to, na co czekało tysiące, miliony ludzi. Na sprawiedliwe sądy, żeby sądy były sprawiedliwe i dobrze funkcjonujące. To wszystko przewidywało. Zdaniem pana posła, dlaczego prezydent podjął taką, a nie inną decyzję? To nacisk ulicy, tłumów, to mogło spowodować taką decyzję prezydenta? Myślę, że nie. Należy pytać prezydenta. Nie wiem, nie znam motywów do końca. Jedno pewne, że reformy sądownictwa przeprowadziły na pewno. To jest główny nasz program, fundamentalny tak naprawdę program. Od tego zależy wszystkie inne, tak, powodzenie wszystkich innych reform. Czyli przeprowadzimy. Pani premier Beata Szydło, która powiedziała, ja to potwierdzam, przeprowadzimy. A pan prezydent zreflektuje się i być może wszystko będzie dobrze. Pan poseł ma długi staż parlamentarny, pamięta pan jeszcze Sejm kontraktowy. To tak, z takiego doświadczenia politycznego powiedzmy, czy to jest początek dekompozycji obozu władzy, bo wiele osób uważa, że w tej chwili to jest początek pewnego, początek końca dobrej zmiany, kiedy już prezydent kłóci się z panią premier nawet na orędzia. Nie chcę być kasandrycznym tu jakieś, ale myśmy nigdy jako obóz prawicy, tak to powiem, nie przegrali z przeciwnikiem z zewnątrz, tylko zaczynało się od środka. I to przypomina mi oczywiście taką sytuację, w jaki sposób, Olszewskiego, rząd różnie i tak dalej. Mam nadzieję, że z tego korkociągu wyjdziemy. To te spotkania wczoraj marszałka, premier i prezydenta, no musiały jakieś zapaść tę decyzję, jakieś otrzeźwiające, że na panowie i pani dokąd tak w taki sposób, nie? Skoro naród wybrał nas i oczekuje dobrej zmiany, reformy sądownictwa, jedno z kluczowych rzeczy, to nie możemy tu się zapętlić po prostu i tu się zatrzymać, bo wtedy właściwie wszystko na nic. Nie? Wierzę jeszcze w tę mądrość i otrzeźwienie. To jest pytanie, a jak w regionie, bo to jest tak, że w Warszawie widzieliśmy protesty, mniej liczne, bardziej liczne, czasami spontaniczne, czasami może trochę reżyserowane, a jak tutaj na Śląsku ludzie odbierali tą reformę sądownictwa? Wszędzie, gdziekolwiek, do mojego biura poselskiego, gdziekolwiek się spotykałem, było jednoznaczne oczekiwanie. SMS-ów dostawiam całym masą mailami, brawo tak trzymać, wreszcie, brawo tak trzymać, wreszcie. I jestem przekonany, mało tego, robimy wszystko, co możliwe, żeby to właśnie dokonać i te ustawy uchwalimy. Jeszcze raz, podobne, pewnie niewiele różniące się, a prezydent może akurat po konsultacjach, które mu były może potrzebne akurat, zdecyduje na podpisanie. Jestem przekonany, że tak się ostatecznie stanie. Panie pośle, w takim wypadku, dlaczego ta większość była milcząca? Dlaczego jest tak, że mniejszość protestowała dynamiczna, a większość, która popierała reformę, milczała i siedziała w domach? Znaczy się, wie pan, mnie nie tylko nie niepokoi, czy przeraża to za duże słowo, że jeśli wyjdzie na ulicę 10 tysięcy, 20, 50, 100 tysięcy, ich jest znacznie więcej. Samych funkcjonariuszy było więcej i rodzin. Mnie przerazi nawet 500 000, nawet 1 000 000 w sumie, tak? No bo nasze te miliony są w domu właśnie ludzie. Normalnie ludzie siedzą w domach. Dzieci wychowują, bawią się z dziećmi, z rodzinami, spacerują, idą do sklepu na zakupy. To są normalne rodziny, nie na ulicy. Dlatego nie powinno nas to niepokoić, aż tak oczywiście brać pod uwagę trzeba, ale to nie może być determinantem do naszych działań. Przejdźmy do tematów Śląska. Tak jak już mówiliśmy, tutaj dookoła Wodzisławia funkcjonowało kilka kopalń, produkują tylko dwie. Jak pan poseł ocenia te 27 lat III RP na Śląsku w górnictwie? Bo pan się kiedyś górnictwem zajmował bardzo blisko. Znaczy, ocena może być tylko jedna. Jestem przekonany, że zbyt gwałtownie likwidowano, nie wyprzedzając, co ma być w zamian. Dlatego program Porozumienia Centrum, jeszcze Porozumienia Centrum, w 1994 roku, kiedy przyjęliśmy ten program, ja zaproponowałem tam specjalne strefy dla przykładów, miejsca, gdzie będzie ewentualne likwidowanie zakładu, wyprzedzająco. A tymczasem co się stało? Specjalna strefa jak funkcjonuje? Pod Opole podchodzi na zielonych terenach, a te tereny przemysłowe zdegradowane pozostały w centrach miast kluczowych i właściwie, straszam, a to są tereny najbardziej proinwestycyjne, tylko trzeba je ożywić, tak? Górny Śląsk jest pełen historii o tym, jak te kopalnie likwidowano. Wiele osób mówi, że one mogły fedrować z zyskiem, że celem likwidacji nie była oszczędność, nie była kalkulacja ekonomiczna, tylko pewna niejasna wola polityczna, być może idąca w myśl razem z niemieckimi planami gospodarczymi. Pan się z takimi opiniami zgadza? Powiem, że to był prawdopodobnie nawet zamysł, to nie tylko do górnictwa, tak?
wiesz, zlikwidowany właściwie cały przemysł, można powiedzieć, tak? Pamiętam Syryjczyka słowa, brak polityki przemysłowej to jest polityka. No, bardziej głupiego nie można sformułowania usłyszeć. Wszędzie ministra jeszcze w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Tak jest. Przecież tak naprawdę państwo bez przemysłu to jest państwo żadne, po prostu żadne. To jest po prostu dostarczycielem produktów, usług, wszelkich rzeczy, ale taniej siły roboczej. Na to zgody nie ma. Żeby odbudować Polskę, dobrą zmianę, o czym mówimy, to musimy odbudować przemysł po prostu. I to ten fundamentalny przemysł kluczowy, bo wokół niego wszystko potem powstaje. Miejsca pracy, usługi wszelkie i tak dalej. I na Śląsku raz to czeka. Teraz mówi się, że być może czeka nas renesans węgla po decyzji Donalda Trumpa, który wyszedł z pewnych porozumień. Może jest szansa, żeby oprzeć polski przemysł, który chcemy odbudowywać, na naszej energii, na energii taniej, bo energia z węgla jest o wiele tańsza niż energia z wiatraków czy paneli słonecznych. Wiatraków jest najdroższa, tak a propos. I chcieli ten chłam niemiecki nam rzucić te wiatraki, żeby nam zalać Polskę. Na to zgody nie ma oczywiście, tak? Węgiel jest najtańszym jeszcze surowcem energetycznym. Oczywiście są takie, jak geotermia, którą ciągle się mówi, czołówki, ale mówimy o realnym. Węgiel jest najtańszą energią i oczywiście mamy go swój. Czyli bezpieczeństwo energetyczne, to jest właśnie węgiel kamienny, tak? Węgiel, nie tylko kamienny, ale węgiel, mówimy, tak? I dlatego mówienie w Europie, to jest w ogóle jakiś absurd. Unia Europejska walczy o klimat, tak? Natomiast człowiek tylko produkuje ten gaz, przez niego wytworzony tylko 2% w skali w ogóle. A jeszcze Europa tylko w części. A walczymy i jeszcze w tej części. Przecież to już chyba bardziej absurdalnego nie może być. No i dlatego mówimy, nie ma na to zgody. Nie ma. Miks musi być państwo samo ustalać, miks energetyczny, gdzie węgiel jest kluczowy. My mamy taki. I tego będziemy bronić. Oczywiście, że tak. Pana zdaniem te wszystkie zapisy klimatyczne, które idą z Brukseli, bo mamy i pakiet, mamy to jest ideologia. To jest ideologia świecka ich po prostu, którą chcą narzucić innym. A Trump szczęśliwie mówi, a my robimy swoje i my też to robimy swoje. Po prostu. Panie pośle, to w takim wypadku być może trzeba będzie iść na udry z Komisją Europejską, bo coraz nowe projekty, które wychodzą z Brukseli, coraz mocniej uderzają w polską energetykę. Co z tym zrobić? Jak będzie trzeba, już idziemy na udry tak naprawdę. Już idziemy na udry tak naprawdę przecież, tak? Bo oni swoje, a my swoje. W Paryżu pod przyjęcie przez całą tę konferencję światową, że tak się wyrażę, tak? Już w kierunku naszym szło, tam Polska wielki wkład włożyła w sumie, tak? I tylko, że to, co ustaną w Paryżu, komisja nie realizuje zupełnie. To swoje, a oni dokładnie swoje w praktyce. Czyli innymi słowy, reasumując, węgiel jeszcze długie lata będzie fundamentalną, podstawową dla naszej energii, produkcji energii itd. I tego będziemy bronić i na pewno to obronimy, jedno pewne. Wielu ekspertów wskazuje, że Polska Grupa Górnicza, podmiot powołany przez obecny rząd, nie jest w stanie zrealizować planów wydobywczych, które sama sobie założyła, wydobywa za mało. Minister Tchórzewski mówi, że potrzebne są nowe kopalnie, być pewnie chodzi mu o nowe ściany. Jednocześnie gdzieś tam się zamyka kopalnie, które do tej pory fedrowały. Czy Polskę stać na budowę nowych kopalń? Czy my potrzebujemy nowych kopalń, pana zdaniem? W naszym programie 2005-2006 rok było napisane wprost. Oczywiście, że tak. Myśmy powinni od tego czasu budować co najmniej 2-3 kopalnie nowe. Tak? Zupełnie inny jest rachunek ekonomiczny, jak jest nowa kopalnia wchodzi do całego bilansu. Bo przecież wiadomo, jak to jest po prostu, tak? Wszystko jest na plus. I nisko, i no wszystko po prostu, tak? Czyli przed nami, oczywiście, że tak, nowe ściany teraz wchodzą, dlatego większe wydobycie teraz nastąpiło, ale oczywiście nowe kopalnie. Nie ma na te środków na razie, ale były tyle pieniędzy, było i środków i przetrwonili to wszystko. Tam należało wtedy, 8 lat temu i w te lata zbudować co najmniej 2 kopalnie. Kilka tygodni temu pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli, który podsumowywał rządy Platformy Obywatelskiej w górnictwie. Wniosek jest jeden, wydano 66 miliardów złotych bez żadnych efektów. Jak zrobić, żeby rząd PiS-u tych błędów nie popełnił, nie powtórzył? Nie, no my nie powtórzymy w żaden sposób, bo ten program aż w ogóle mówi co innego. Co przed chwilą mówiliśmy o budowie kopalń, nie o likwidacji, tylko o budowie kopalń, tak? Czy o nowych ścianach te możliwości. Dlatego nasz program tylko teraz, no środków nie ma na tym etapie tyle, ile było przedtem. Ale przedtem, przy tej koniunkturze, węgiel kursujący, cena bardzo, bardzo dobrze w górę. Dobrze się trzyma teraz spółka Jastrzębska. Energetycznie również w górę. Mamy koniunkturę dobrą na węgiel cenowo.
No i musimy te pieniądze, które teraz jakoś tam będziemy gromadzić, potem wykorzystać na to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Nawet do budowy kopalń nowych. Na tym nawet. Oczywiście, że tak. Przecież kopalnie się czerpują złoże, tak? No gdyby tak iść, to byśmy zlikwidowali sami górnictwo, nie budując nowych po prostu. No to oczywiste, że trzeba. Górnictwo powoduje także straty w przyrodzie, w środowisku. Drugie życie Śląska to jest tytuł konferencji, którą pan poseł organizował, współorganizował. Panie pośle, jaka jest myśl na to, żeby ten Śląsk nie był tylko związany z węglem, z kopalniami, ale także odżył i te tereny, które są zdegradowane po kopalniach, odżyły z powrotem? No właśnie, to jest kluczowa sprawa. To jest najbardziej parący problem do rozwiązania. U nas, w naszym subregionie, w którym tu jesteśmy, jest 1/3 terenów zdegradowanych po przemysłowi. 1/3, tak? I to w takich bardzo kluczowych miejscach nawet, tak? To są centra miast, bo zakłady się budowało w centrach miast przedtem, tak? No to skoro ten zakład przestał istnieć, to najlepszy teren inwestycyjny jest po prostu leży odłogiem, tak naprawdę, tak? Nikt tam nie przyjdzie, przedsiębiorca by włożył w to, czyli od tego jest państwo, żeby przygotować ten teren, najlepszy z możliwych, wokół tych zakładów dawnego, którego nie ma, umierają te dzielnice, tam są po prostu, tam jest bieda koszmarna. Innymi słowy, jak tego nie przywrócimy do życia, to wszystko inne są puste słowa. To się, taki przykład podam. Czy jest lepszy teren inwestycyjny od Gliwicach, autostrada A1, A4, a jedziemy i widzimy potężny taki teren zdegradowany obok. I leży sobie, tak? No to nie ma lepszego terenu w Polsce niż ten teren tam. No, ale na skrzyżowaniu dwóch autostrad. No tak, i dlatego to jest to, o czym mówimy. Przywrócenie do życia, prost do życia po prostu. Powrotem do tych spraw, co ten teren pełnimy. Społeczne, gospodarcze, kulturalne, ożywić i ludzi z powrotem włączyć do miasta, po prostu w życie miast. Jaki jest pomysł, co tam powinno powstać? Co powinno zrobić państwo, żeby tam wróciła produkcja, być może przemysłowa, być może przemysł lekki oraz życie? No to właśnie po tej konferencji przedstawiłem panie premier wnioski konferencyjne. Mam już odpowiedź. Myśmy proponowali między innymi powołanie operatora, który tym się zajmie. Nie może być tak, że dzisiaj mamy fundusze rozczłonkowane w różnych miejscach. W ustawach chyba kilkunastu mówią o odpadach i właściwie nie ma żadnej polityki, która by skoordynowała tę sytuację, tak? No to mówimy powołać pełnomocnika do rewitalizacji. Fundusz rewitalizacyjny, który byłby na szczeblu krajowym i tutaj regionalnym w sumie, tak? Tereny zdefiniować co, gdzie i jak. I to wszystko to nie zrobi nikt za nas. To jest władze samorządowe i władze państwowe. I wszystko podzieliły te wszystkie wnioski, pani premier odpisuje, minister rozwoju to odpisał. Środki, budżet teraz, państwa? Teraz jest praca w rządzie nad programem dla Śląska. I dlatego podniosłem to, żeby to znalazło się jako kluczowy problem do rozwiązania właśnie w naszym programie. I szczęśliwie zostało tak potwierdzone, mam tu odpowiedź od pani premier, tak, to co pan przedstawił, to co byście przedstawili na tej konferencji, bierzemy pod uwagę, nie tylko pod uwagę, wpisujemy wprost do tego programu, który tworzymy. Do tej pory takim pomysłem były specjalne strefy ekonomiczne, które powstawały czasami tam, gdzie wielkie zakłady padały, to jest jakiś pomysł? Tam nie powstawały, to jest cały dramat tego. Ja strefy specjalne ekonomiczne ja zaproponowałem wtedy, w 2005 roku, a wcześniej w 1993. A potem piątym kontrakt, który był. To ja to proponowałem. Tylko proponowałem co innego. 10 specjalnych stref mówiłem, ale wokół górnictwa hut, tam gdzie będzie problem. A tymczasem co się stało? Jak powstały, to do dzisiaj pod Kędzierzem, pod Schodzą, po Zielonym, tak? No przecież nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Oni mieli mieć, generować środki, kumulować, a jednocześnie zająć się tymi terenami wyprzedająco niemal, żeby już powstawało. Tak nie zrobiono. I to mamy dzisiaj konsekwencje tego, że tak nie zrobiono. A tak powinno być. Program dla Śląska to też co będzie miarą sukcesu. Powiedzmy sobie, że mamy 18 miesięcy rządu i jeszcze trochę ponad 2 lata. To jest okres, kiedy uda się wprowadzić ten program dla Śląska, kiedy będą już pierwsze efekty. Tak pan poseł by sobie marzył? Tak, nie tylko sobie tak będę marzył, ale to oczywiście być musi. Bo jak tego się nie stanie, to co po tym powiemy? Tak? Metropolia nie rozwiązuje wszystkich spraw, a tych, o czym mówimy, w niewielkim stopniu. Tak? Czyli musimy nadzwyczajne ustawodawstwo, nadzwyczajne fundusze, nadzwyczajne po prostu środki i organizacyjne. I musi to być. To panie pośle, umówmy się na kolejną rozmowę. Kiedy mam pana posła zaprosić i zapytać się, co się dzieje z drugim życiem Śląska? Najważniejsze, że będzie wpisany program, który teraz rząd tworzył o Śląsku. Chciałem to zrobić dlatego, bo wiem, że to się teraz tworzyło, żeby to nie umknęło. I to była konferencja wspaniała, pachowców pod każdym względem i tak dalej, i tak dalej. Wnioski przyjęte,
Będę ja pilotował, nie tylko ja. I potem się spotkamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie. Dziękuję, panie pośle. Naszym gościem był pan poseł Czesław Sobierajski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.